Dzień dobry. Dzień dobry. Poranek w wanie. Chyba... Wypadało się ubrać i ogarnąć, nie? No dobra. To co, ubieramy się? No. To co? Trzy... tak, ten to zrób. No. To co? Trzy, cztery. Suniu, gotowa jesteś? Gotowa do drogi. Suniu, gotowa do drogi. To czas na kawkę. Kawka raz. Kawka raz. Kawka dwa. Zdrówko. Siema kochani, to udało wam się zobaczyć nasz workout w wanie. Na ilu? No tu jest takie 3 metry kwadratowe mniej więcej użytkowe, no i plus tam jakieś brzuszki robiliśmy na łóżku. No cały van jest mniej więcej 8 metrów kwadratowych. Dokładnie. Da się. Da się, nie ma wymówek, można w wanie, zwłaszcza jak się ma takiego dużego vana jak my, 7 metrów długości i się to rozplanowało całkiem spoko. Więc da się robić workout w środku. Approved. Czas na prysznic. Czas na prysznic. Dokładnie, jedziemy. Kolejny element z codzienności w wanie. Stoimy sobie na parkingu Intermarché. A tutaj... Pan Grzegorz. Pan Grzegorz wziął sobie właśnie prysznic. Tak jest. No i fajnie. I gitara. Odświeżony człowiek od razu. Przyjemnie. Możemy zwiedzać dalej. A z workoutowania... Przechodzimy na pyszne jedzonko. Tak. Jest śniadanko. Dzisiaj w menu kasza i tofu. Kasza, tofu, ogórek, sałateczka. Sałateczka i olej z pestek dyni. Pyszności. Pyszności. Wcinamy. Witam was kochani. Z okazji tego, że znaleźliśmy taką sztos miejscówkę na skraju Słowińskiego Parku Narodowego i z widokiem na wydmy, które zaraz wam Grześ pokażę. Otwieramy browara. Na naszej cytrynce. Tylko się tak robi. Pyk. Zdróweczko. A tutaj orzeł bielik krąży nad nami. Zaraz zobaczycie. Jest pięknie. Na zakończenie dnia, jak już dojechaliśmy na skraj Słomiskiego Parku Narodowego, tak celebrujemy piękną miejscówkę na naszą nockę. Jesteśmy na dachu dużego. Jest piweczko. Jest piękny widok. Jak okiem sięgnąć. I będziemy cieszyć się zachodem słońca.
Nowy dzień, tak jak mówiliśmy, idziemy do Muzeum Etnograficznego w Klukach. Idziemy, chodźcie z nami. Idziemy. Zmierzając w stronę Muzeum Etnograficznego w Klukach, można spotkać naprawdę zaraz przy drodze, w całej wiosce, piękne budynki i zabudowy z dawnych czasów. Oraz maszyny. Zobaczcie sobie tutaj. Proszę bardzo. I piękne chaty. Zaraz przy drodze. Można ze spokojem rowerkiem, można na piechotę, bo wieś nie jest duża, a tyle jest fantastycznych miejsc do zobaczenia. Sala do obróbki włókna. Przynajmniej tak tu jest ten proces opisany. Pokazane są różne maszyny. Taka ciekawostka. A propos higieny osobistej, tutaj jest wystawa. I do końca XIX wieku niemal higiena nie istniała. I wielkanocna rytualna kąpiel w jeziorze była często jedyną w roku. Tak, a dzisiaj trzeba dezynfekować ręce za każdym razem, jak się dotknie czegokolwiek. Tak. Jak tutaj widzicie ten dom. Słowińskie domy charakteryzowały się tym, że były zbudowane w konstrukcji szkieletowej i były to nieraz dwojakie albo domy po prostu wielorodzinne, żeby podwójne rodziny, poczwórne albo nawet ośmiorakie. No i na przykład w tej chałupie za nami to jest chata trzyrodzinna. Trzy rodziny tutaj mieszkały w niej. Wow, olbrzymi kompleks. To jest sama chata, prawda? A do tego jeszcze budynki inwentarskie były. Tak, dwa budynki inwentarskie po boku, po bokach. Tutaj jest jeden. Park przed nim, a tam drugi w oddali. I jeszcze studnia była. Teraz mamy okazję zobaczyć, jak przędzony jest len na kołowrotku. Oczywiście my, korzystając z okazji tego, że jesteśmy w takim wspaniałym skansenie, lubimy też rękodzieło. Rękodzieło, absolutnie. I kupiliśmy sobie małą pamiątkę i jest to latająca świnia. Latająca świnka przeuracza, zobaczcie, te girki ma nawet tak wygięte od prędkości. Tak, jak widać na wietrze śmiga. Ale w ogóle to jest piękne, właśnie takie skanseny i to rękodzieło, które jest kultywowane tutaj, sprzedawane. No to jest coś niepowtarzalnego. Właśnie rozmawialiśmy z panią, która w sklepiku tutaj pracuje i która jej pasją jest tkactwo. I właśnie na kołowrotku, to co mieliście okazję zobaczyć, fragment filmiku, jak tkała, nawlekała len na kołowrotku. Ponad 20 lat tutaj przyjeżdża i się zajmuje tym. Tak. Jeszcze do 8 lat, 8 lat temu jeszcze przyjeżdżała tutaj i też organizowała różne warsztaty. A teraz już pracuje tutaj w sklepiku i sprzedaje również takie różne rękodzieło. Lokalnych producentów. Artystów. Tak. Fantastyczna sprawa. Polecamy przyjechać. Bogactwem rejonu słowińskiego był torf.
i służą nie tylko do opału, tak naprawdę tutaj lokalnego, ale także do wielu innych czynności. I tutaj właśnie rejony Słomińskiego Parku Narodowego, jak i okoliczne, można było znaleźć w nich torf o miąższości od 1 nawet do 11 metrów. I tutaj widzicie na przykład zdjęcia z tego, jak wydobywano torf, kopanie, wydobywanie takich kostek torfowych, układanie ich później na takie stożki. O, tutaj wydobicie widać tutaj. Zaraz przy tych wszystkich domostwach są też uprawy ziemniaków, na przykład takie ogródki, żeby nadać charakter okolicy i tych domostw. A tutaj, kochani, jest taki rarytas, żelazko na węgiel. Zobaczcie, jakie piękne wykończenie. Tutaj znajduje się atrakcja całego skansenu, a mianowicie owce. A kto to wyszedł z kotła? Ja. No proszę. Grzegorz z kotła. A tutaj widzimy piękny chleb. Tutaj widzimy piękny piec chlebowy z ceglanym frontem, a z tyłu glina połączona z trzciną. Jedziemy? Jedziemy. Ciemna ziemia. O, że można stanąć sobie tutaj. Się śmiejecie ze składaków. Zobaczcie na to. Składaki po prostu śmigają. Nigdy nie lekceważcie siły składaka. Wracamy, bo nas jedzą muchy. Wracamy, nie? Wracamy, bo po prostu się nie dało. Muchy by nas zjadły. Takie torfowisko było. No i 2 kilometry zajęły nam chyba 45 minut, żeby przejechać. To co, idziemy w inną trasę, bardziej ułożoną. Mogę z jedynki przejechać na nawet dwójkę bądź trójkę.
Cześć panie Grzegorzu. Witam cię. Gdzie jesteśmy? Na Wydmie. A wydma, na którą się wspinamy, to wydma Łącka. I jest to niesamowite doświadczenie, jeżeli byliście już na przykład, nie wiem, na Saharze, w Afryce czy coś takiego, to te krajobrazy bardzo to przypominają generalnie. Zwłaszcza taki dzień gorący dzisiaj. Dokładnie. Sucho. Ale jesteśmy ubezpieczeni. Mamy krem, kapelusze, okulary i dużo wody. Wydma Łącka ma kształt półksiężyca i jej nazwa pochodzi od tego, że zasypała ona kiedyś małą wioskę o nazwie Łączka. No proszę, i taka ciekawostka. Nazwa Wydma Łącka. Prosto z Wydmy Łąckiej przyjechaliśmy sobie nad Jezioro Sarpsko i będziemy tutaj nocować. Pewnie jedną noc zostaniemy sobie. Tak, pewnie tak. I idziemy teraz na spacerek. Do Łeby. Do Łeby i później jedziemy dalej. Dokładnie. Więc... jeśli wam się podobało, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia. I dajcie lajka. I dajcie lajka. Do zobaczyska, trzymajcie się. Cześć, pa! Pa.